Kobieta postanowiła, że zaczeka z utratą dziewictwa do ślubu. Jednak podczas nocy poślubnej splot wydarzeń sprawił, że musiała natychmiast znaleźć się w szpitalu. Jej wyjątkowa noc zamieniła się w prawdziwy koszmar. Kobieta, która czekała z utratą dziewictwa do ślubu, trafiła podczas nocy poślubnej do szpitala. Panna młoda nie będzie miała dobrych wspomnień z tej, jak zakładała, wyjątkowej nocy. Dramatyczne wydarzenia spowodowały, że wiele lat spędzi na leczeniu. Kobieta czekała z utratą dziewictwa do ślubu. Stefani Muller jest młodą kobietą, która wychowała się w środowisku chrześcijańskim. Kiedy poznała Andrew, wiedziała, że to miłość na całe życie. Para spotykała się przez 2 lata, po czym jej ukochany postanowił się oświadczyć. Wielka radość zapanowała w obu rodzinach, każdy z niecierpliwością czekał na ślub. Najbardziej czekała także Stefani, która postanowiła, że z utratą dziewictwa poczeka do nocy poślubnej. W końcu nadszedł ten wyjątkowy dzień, a para stanęła na ślubnym kobiercu, by wyznać sobie miłość do grobowej deski. Wesele było tak wspaniałe, jak młoda para zaplanowała. Jeszcze tej samej nocy wyruszyli w podróż poślubną, podczas której pierwszy raz między mężem i żoną miało dojść do zbliżenia. Kobieta była gotowa na wszystko, mając u boku kochanego męża. Młoda kobieta usłyszała diagnozę lekarską. Kiedy doszło do zbliżenia, Stefani nie mogła wytrzymać z bólu. Wiedziała, że ból szybko nie minie i udała się do lekarza. Na miejscu okazało się, że kobieta ma drożdżycę, grzybiczą infekcję skóry. Dostała leki, ale ból nie mijał. Po przejściu całej kuracji zdecydowała się ponownie spróbować seksu z mężem. Niestety, kolejny raz się nie udało. Stef po wielu miesiącach postanowiła odwiedzić ginekologa. Po badaniu okazało się, że kobieta choruje na pochwicę. Jest to przypadłość, która dotyka kobiety i objawia się skurczem mięśni pochwy i niesamowitym bólem podczas penetracji. Po usłyszeniu diagnozy, Stef żałowała, że wcześniej nie odwiedziła lekarza. Dzisiaj grzeje, jeden. Wystawiła swoje dziecko na balkon na mróz. Twierdzi, że o nim zapomniała. Tragiczne skutki 2. Magda Gessler pobladła, zamiast gości w drzwiach stanął komornik. Skandal. Do szpitala trafiła właścicielka. Po diagnozie Stef rozpoczęła leczenie, dzięki któremu już dziś może bezboleśnie współżyć z mężem. Kobieta teraz stara się informować jak najwięcej młodych kobiety, by nie wstydziły się i chodziły z każdym problemem do lekarza. Najlepsze newsy dnia, źródło, Metroceup. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.